Hej, witam Cię serdecznie na podsumowaniu piątkowej sesji, ostatnia sesja w tym tygodniu. Zobaczymy, jak tam po tych danych rynek światowy wygląda, jak zareagowała na to polska giełda. Zerkniemy na rynek krypto, gdzie krew leje się po prostu strasznie. Jeżeli oglądałeś już mój materiał poświęcony krypto, no to na pewno wiesz, o co chodzi. I niestety dzisiaj również mamy kontynuację tego wszystkiego. Negatywny sentyment na każdym rynku jest. No i chyba każdy się zastanawia, jak tak naprawdę zamkną się dzisiaj światowe giełdy i z jakimi nastrojami pozostawią inwestorów na weekend. I jeżeli oczywiście podsumowanie Cię interesuje, zostajesz ze mną, pamiętaj o formie podziękowania za czas i materiał, jaki specjalnie dla Ciebie tworzę. Wystarczy, że rzucisz łapę w górę i komentarz. Dla wszystkich nowych widzów, których tematyka zainteresuje, zapraszam do subskrypcji i dzwoneczka, aby pozostać ze mną na dłużej. Ja przechodzę do informacji. Jak masz jakieś ciekawe, fajne newsy, z którymi warto się zapoznać, to daj znać w komentarzu, a ja oczywiście startuję już z informacjami. USA odzyskują miejsca pracy utracone podczas lockdownu. W sierpniu gospodarka Stanów Zjednoczonych kontynuowała proces odzyskiwania miejsc pracy utraconych podczas wiosennego lockdownu. Istotny wpływ na sierpniowe statystyki miał nabór pracowników do przeprowadzenia spisu powszechnego. Liczba etatów w sektorze pozarolniczym w sierpniu była o ponad 1 370 000 większa niż w lipcu, poinformowało Rządowe Biuro Statystyki Pracy. W lipcu przybyło 1,73 miliona miejsc pracy, po rewizji z 1,76 miliona. W czerwcu przybyło rekordowo 4,8 miliona etatów, a w maju listy płac wydłużyły się o ponad 2,7 miliona pozycji. Zerknijmy, jak to wygląda. Mamy więc za sobą 4 absolutnie rekordowe miesiące w 80-letniej statystyce payrollsów. W maju, czerwcu, lipcu i sierpniu łącznie przybyło 10,6 miliona miejsc pracy. Trzeba jednak wziąć pod uwagę na fakt, że w marcu i kwietniu zatrudnienie w sektorze pozarolniczym zmniejszyło się aż o 22 miliony. I zerknijmy, jak już tu jesteśmy, jak to wygląda, bo dzisiaj to są najważniejsze dane. Podwiesiłem Ci wczoraj nawet artykuł, abyś mógł sobie przeczytać, o co chodzi. I oczywiście zerknijmy, ja nawet na Twitterze wrzucałem te informacje i widzimy, że tutaj są to wyniki, czyli ewidentnie widzimy, jak to tak naprawdę dzisiaj NFP tutaj pracowało, jeżeli chodzi o ten wynik. No i jeżeli poobserwowałeś, jak wyglądają rynki zagraniczne, to na pewno mogłeś sobie zobaczyć te dynamiczne reakcje. Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, widzimy, że poprzednio było 10,2%, w prognozie zakładali 9,8%, czyli no, na pewno wynik jest zadowalający, jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, 8,4%, czyli powyżej oczekiwań, można powiedzieć, powoli spada bezrobocie w Stanach. I wróćmy teraz do kolejnych informacji. Miliony Amerykanów na granicy eksmisji. Aż 40 milionów Amerykanów żyje na granicy eksmisji, ostrzega portal CNN. W kryzysie gospodarczym spowodowanym epidemią szkodnika istnieje jednak możliwość legalnego odroczenia opłat czynszu do końca roku. Czyli widzimy, że kolejna negatywna informacja płynąca ze Stanów. Lecimy dalej. Łukaszenki nie będzie na liście osób objętych sankcjami Unii Europejskiej. Za sprawą Niemiec, wspieranych przez Francję i Włochy, prezydent Aleksander Łukaszenka nie znajdzie się na przygotowywanej liście białoruskich osobistości oficjalnych objętych sankcjami Unii Europejskiej, poinformował w piątek, powołując się na własne źródła, niemiecki dziennik Die Welt. No chyba wczoraj widzieliśmy tą informację, że Łukaszenka sam powiedział, że skoro Niemcy mają tam interesy, to na pewno nie będą tutaj w jakiś sposób istotnie wpływać na Białoruś. No i mamy najlepszy przykład tego właśnie, że tam, gdzie są niemieckie interesy, no i nawet francuskie czy też włoskie, no to widzimy, że tak to właśnie wygląda. Świat wielkiej polityki i układów. Lecimy dalej. Orban. Za 10 lat Polska będzie Niemcami Europy. Dziękujemy, panie Orban. Zobaczmy, o co chodzi. Sądząc po wynikach gospodarczych Polski, za 10 lat będzie ona nowymi Niemcami Europy, ocenił premier Węgier Viktor Orban. W piątek w radiu, podkreślając, że Unia Europejska musi znaleźć odpowiedź na spadek swego znaczenia gospodarczego w świecie. Europa Środkowa jest w bardzo dobrej kondycji i patrząc na liczby oraz polskie wyniki gospodarcze, zaryzykuję strategiczne twierdzenie, że za 10 lat Polska będzie nowymi Niemcami Europy, oznajmił Orban. Premier Węgier podkreślił, że Europa przeżywa trudności. O ile 15 lat temu 81% wszystkich inwestycji na świecie pochodziło z Zachodu, a 18% ze Wschodu, to teraz te proporcje się zmieniły i 40% inwestycji pochodzi z Zachodu, a 58% ze Wschodu. Zachodzi na świecie wielka zmiana, która przesądzi o tym, gdzie będzie miejsce Zachodu, ludzi Zachodu, świata Zachodu, Europy, a w niej Europy Środkowej. Jesteśmy w środku wielkiego procesu przeobrażenia, powiedział Orban. No, bardzo ważna informacja. Zobaczymy, co ciekawego
z tego wyniknie. No i czy rzeczywiście za te 10 lat będziemy tutaj Niemcami Europy? Oby pod względem dochodów, żeby ich oczywiście przebić. Lecimy dalej. Polska uzyska linię kredytową z EBI do wysokości 650 milionów euro. 650 milionów euro w ramach linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego otrzyma Polska na finansowanie działań dotyczących pandemii, zwłaszcza w obszarze opieki zdrowotnej i ochrony ludności. I lecimy dalej. Wirus pomógł sprzedawcom komputerów i sprzętów RTV. E-sklepy z elektroniką przeżywają oblężenie. W czasie pandemii liczba transakcji skoczyła aż o 517%, pisze w piątek Rzeczpospolita. Czyli widzimy, że rekordowe wzrosty. No i pytanie, czy jest jakaś spółka, która na tym trendzie mogła skorzystać? Jak wiesz jaka i wiesz która, to wrzuć oczywiście dla wszystkich w komentarz. I lecimy dalej. PGG zaproponowała energetyce porozumienie w sprawie ilości odbieranego węgla. Polska Grupa Górnicza zaproponowała czterem wiodącym grupom energetycznym, które łącznie odbierały dotąd z kopalń PGE ponad 15 milionów ton węgla rocznie, porozumienie określające ilość surowca odbieranego w tym roku. Umowy z energetyką będą podstawą do planowania dalszych działań spółki. No zobaczymy, jakim to wyjdzie. I lecimy dalej. Datawalki XTB zastąpią Bogdankę i Getin w indeksie MWIG40, czyli dosyć ciekawa informacja. Po sesji 18 września zostanie przeprowadzona kwartalna rewizja indeksów, w wyniku której spółki Datawalki XTB wejdą do indeksu MWIG40, a opuszczą go Bogdanka i Getin, podało GPW. Benchmark w komunikacie. Portfele indeksów WIG20 i WIG30 pozostaną bez zmian. Czyli zobaczymy, co tam ciekawego będzie po tych zmianach. Oczywiście 18 się działo na tych spółkach. Orlen i PGNiG podpisały list intencyjny w sprawie Ostrołęki. PKN i PGNiG podpisały list intencyjny dotyczący analizy możliwości realizacji wspólnych inwestycji obejmujące projekty budowy bloku gazowo-parowego CCGT w Ostrołęce oraz rozwoju biogazowni, poinformowały spółki w komunikatach. I lecimy dalej. Idea, no to trochę seria informacji z Idea, tak więc no pewnie będzie ciekawie. Zobaczymy na przeglądzie spółek bankowych, czy i jak zareagował kurs i jak to w ogóle wygląda. Idea Bank ma umowę sprzedaży spółki zależnej Idea Money. Zobaczmy. Idea Bank zawarł z Fundacją Jolanty Leszka Czarneckiego oraz ze spółką LC Corp umowę sprzedaży akcji spółki zależnej Idea Money, podał bank w komunikacie. I kolejna informacja z Idei. Idea Bank kontra BFG. Bank chce zmiany kuratora. Zarząd Idea Banku poinformował o złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku dotyczącego odwołania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z funkcji kuratora banku. Idea zarzuca BFG niewłaściwe wypełnienie tej roli. I jeszcze jedna informacja. KNF o dokapitalizowaniu Idea Banku przez większościowego akcjonariusza. Komisja Nadzoru Finansowego ocenia, że najwłaściwszym sposobem uzupełnienia luki kapitałowej w Idea Banku byłoby dokapitalizowanie go przez większościowego akcjonariusza, do czego był on zobowiązany i wielokrotnie wzywany, poinformował KNF w komunikacie. Czyli cały czas ta przepychanka wokół Idea trwa w najlepszej. Lecimy dalej. Koniec współpracy Alior'a z T-Mobile. Marka. Tutaj, co to było? T-Mobile zniknie z rynku, jak widzimy. Usługi bankowe. T-Mobile usługi bankowe. Czyli Alior Bank i T-Mobile ogłosiły zakończenie współpracy w ramach projektu T-Mobile usługi bankowe. W praktyce oznacza to, że marka T-Mobile usługi bankowe zniknie z rynku, a klienci telebanku zostaną przeniesieni do Aliora. Datę wyznaczona do 29 listopada 2020 roku. To jest informacja dla wszystkich, którzy mają właśnie, korzystają z tych usług. I lecimy dalej. Zarząd zysk netto CD Projektu w drugim kwartale niższy od oczekiwań. Jak niższy od oczekiwań, to co tam, zwałka? No oczywiście, że zwałka. No lecimy. Jak tam? Zysk netto CD Projektu w drugim kwartale tego roku wyniósł 54,8 miliona złotych i było 8,6% niższy od oczekiwań analityków, którzy prognozowali wynik na poziomie 59,9 miliona złotych. W porównaniu z ubiegłym rokiem zysk wzrósł o 61,5%. No to taki skromny, dlatego nie spełnił oczekiwań, bo tylko wzrosł o 61,5%. Jak dla mnie wyniki rewelacyjne, szczególnie, że nie było w ogóle żadnej przecież dużej premiery po drodze i czekamy cały czas na Cyberpunka. Zobaczymy. Lecimy dalej. CD Projekt potwierdza listopadową datę premiery Cyberpunka 2077. Widzimy, że 19 listopada wydanie gry stanie się tak naprawdę faktem. Nie będzie zmiany daty, powiedział prezes Adam Kiciński, czyli zobaczymy, jak to będzie się odbywać i że rzeczywiście nie będzie żadnego przesunięcia. I zerknijmy na jeszcze jedną informację. Kampania reklamowa Cyberpunka w telewizji ruszy od października. Widzimy, że kampania reklamowa gry Cyberpunk 2077 w telewizji, druku, radiu i kinach rozpocznie się w październiku, a reklamy zewnętrzne pojawią się w listopadzie, poinformowali przedstawiciele spółki. Działania marketingowe firmy staną się bardziej intensywne w pierwszej połowie listopada. Jak widzimy, zarząd spodziewa się, że nakłady na marketing gry będą co najmniej 3 razy większe niż w przypadku poprzedniej gry Wiedźmin 3. Czyli jednym słowem,
będzie się działo i wszędzie będziemy widzieć Cyberpunka. I lecimy dalej. Strata netto grupy Enea w pierwszym półroczu wyniosła 99,2 miliona złotych, czyli wszyscy ci, którzy interesują się Eneą, rozgrywają Eneę, no to dzisiaj mogli się zapoznać również z tą informacją. I na deserek mamy wynik. Work Service pozostaną pod presją przez kolejne kwartały. I o co chodzi? Work Service po przejęciu przez J Grupy kontrolę pakietu akcji spółki chce skupić się na długoterminowym rozwoju, ale spodziewa się, że w związku z pandemią, kosztami restrukturyzacji oraz finansowymi wyniki pozostaną pod presją przez kolejne kwartały. I no pewnie tak to będzie. Będziemy bacznie obserwować, co się na worku będzie działo i jak będzie powoli się odradzał. I lecimy teraz z rynkiem światowym, bo aż sam jestem ciekawy, co oni tam ciekawego teraz wyczyniają, bo naprawdę dużo się dzieje. Tyle z informacji i przejdźmy sobie, zobaczmy, co tam oni wyprawiają. I popatrzmy, ropa. No, mówiłem wczoraj, że shorty w grze i jak najbardziej widzimy, że shorty no, w grze na ropie, kto rozgrywał longi, no to niestety dzisiaj zaliczył stop lossa. Mam nadzieję, że oczywiście pamiętasz, że jak rozgrywasz szybkie rynki, to bez stop lossa nie rusz, bo wiadomo, że szczyścić ci może konto, jakikolwiek taki ruch, w zależności od jakiego lewara korzystasz, jak dużą pozycję zajmujesz, pamiętaj o tym. I weszliśmy w zakres tego range'a, tak więc sytuacja na ropie nadal ciekawa. 42,80 dolara za baryłkę i widzimy, że cisną w dół. Zobaczymy, jak się sesja oczywiście zakończy. Jak tam Daksik? Daksik dzisiaj w tym momencie w korekcie. No ja miałem szczęście na danych łapać pozytywny kierunek. Na Twitterze to wrzucałem, czyli jestem bardzo zadowolony. 12 837 punktów w tym momencie i mamy sesję korekcyjną na Daksie. Zerknijmy, bo mamy już... A, jeszcze nie zerknęliśmy na tygodniówkę. No, tutaj nic nie widać, to samo się potwierdza. No i Daksik tak samo. No, korekta była aż wskazana. Tutaj popatrz, popatrz, jak to wygląda. Przypadek? Popatrz, domknęli lukę. No, pewnie tam brakło jakieś, śliznęli się, ale można powiedzieć, że praktycznie domykali pierwszą lukę Bessy, która powstała na fali szkodnika. No, teraz mamy wycofanie. Zobaczymy. Na razie jeszcze nic negatywnego się nie dzieje, dopóki nie pogłębią tych spadków i lecimy dalej. No, jeżeli chodzi o S&P 500, no to tak właśnie reaguje S&P 500 na dane. Pamiętasz, co wczoraj powiedziałem? Może sobie odpalić wczorajszy film. I jeszcze wczoraj, gdy to mówiłem, to powiem szczerze, że no, można było się popukać w czoło i co on gada, gdzie tu zejdziemy na to wsparcie. No, to popatrz właśnie. No, niestety tak to wygląda i powiem ci szczerze, że przetestowaliśmy wręcz nawet dolne ograniczenia tego range'u. No, jestem sam ciekawy, czy i jak oni zakończą tę sesję. Wiemy doskonale, że oni lubią, szczególnie w ostatniej godzinie, trochę poszaleć na rynku. Zobaczymy, z jakimi nastrojami zostawią inwestorów na weekend. Czy będzie tutaj z czego się martwić, czy będzie co świętować. Zobaczymy. No, na razie mamy bardzo dwa mocne dni korekcyjne. No i zeszliśmy do ważnego punktu. Zresztą nie będę teraz na to tracił czasu. Mamy przegląd spółek zagranicznych. Tam będę omawiał wszystkie główne indeksy. Na niego Cię zapraszam, jak Cię to interesuje. A popatrzmy, jak to wygląda na teraz w układzie tygodniowym. No, na razie schodzimy, widzimy, jak to wygląda, zobaczymy. Jeżeli chodzi o Nasdaq również w silnej korekcie, no i też zszedł tutaj, gdzie miał zejść, czyli mamy go tutaj na tych wsparciach w tym momencie. Dopóki one trzymają, no to nie ma się czym martwić. Zobaczmy na tygodniówkę, jak wygląda to. 11 298 punktów w tym momencie na Nasdaqu. Ta korekta, no, była aż zdrowa i wskazana, bo ten rynek jest tak mocno grzany, że głowa mała. I lecimy ze srebrem. Srebro również w korekcie, chociaż teraz zatrzymanie 26,5 dolara za uncję. Tak to wygląda na tygodniówce. Złoto również tutaj w korekcie, dzisiaj 1921 dolarów za uncję. Popatrzmy. Czyli i zerknijmy na waluty. No, ja jestem bardzo zadowolony, bo rozgrywam na longach te waluty, bo aż się prosiło. Jak widziałem te układy, to musiałem po prostu podjąć to ryzyko i wejść w longi na walutach. 4,13, jeżeli chodzi o franka. Czyli jak dla mnie, no, na plus, jeżeli waluty drożeją w tym momencie, dopóki jestem w pozycji oczywiście. 4,46, bardzo ładny wzrost na euro do złotówki. Funt również ciśnie do góry, piąteczka teraz. I jeżeli chodzi o dolara do złotówki, 3,79. Tak więc tutaj też siedzę w tej pozycji i bardzo ładnie ona pracuje. I niech jeszcze pracuje, bo jeszcze miejscówkę widzę mam. Tak więc spokojnie, zobaczymy. I lecimy teraz z WIG-iem. No, WIG 20 na granicy. Na granicy zobaczymy, czy będą odwijać w przyszłym tygodniu, czy też nie, czy fala strachu, jaka powstanie tutaj na fali tego, co się dzieje na S&P 500, jeżeli oczywiście negatywnie zakończą tą sesję, no to czy przerodzi się w coś negatywnego na rynkach europejskich, w tym na naszym parkiecie. Widzimy, że teraz testują poprzednie historyczne szczyty. Zobaczymy.
Zobaczymy. Ja jutro będę się nad tym pochylał, tak więc na spokojnie. Zobaczymy to na przeglądzie spółek zagranicznych. Lecimy teraz z krypto, bo na krypto się krew leje. Zobaczmy, jak to wygląda. No, popatrzmy, jak się schłodził rynek. 40, indeks strachu. Chciwość już przeminęła z wiatrem i teraz mamy co? Mamy strach, powoli strach mamy. Czyli jeszcze nie zeszliśmy do ekstremalnych poziomów. Jak zejdziemy, to wtedy będzie tutaj trzeba bacznie obserwować krypto, kto rozgrywa krypto. No to może zacierać rączki, bo jeżeli rynek się schłodzi, szczególnie te kluczowe krypto, to może być bardzo ciekawe. No i Bitcoin jest cały czas w korekcie, 5% w dół, 10 289 dolarów za sztukę. Ethereum również 380 dolarów za sztukę, 7% w dół. I popatrzmy, jak mocno również koryguje Chainlink, 10%, 22 Polkadot. Również bardzo silnie, zresztą wdarła się przebojem przez na siódmym miejscu w topowej setce, niesamowite, niesamowita sprawa. Jeżeli chodzi o wzrosty, zobaczmy, czy cokolwiek i jak rośnie. Celo rośnie 16%, Digibet 10% i popatrzmy, reszta nieznacznie, wszystko raczej w korekcie. Oczywiście poza topową setką to już jest w ogóle zwała. I zerknijmy sobie, co się dzieje. Just obrywa 30%, Kusama 28-25%, DeFi Money, Polkadot 22-20%, Sushi Swap, popatrz. Przewinę ci jeszcze. Krew się leje już trzeci dzień z rzędu. Trzeci dzień z rzędu na krew się leje na rynku krypto. I rynek światowy, indeksowy również akcyjny przeżywa teraz korektę. A wiemy, i mówiłem to wielokrotnie, że wrzesień nie rozpieszcza inwestorów i chyba niestety, nawet w roku wyborczym i w dobie panującego nam szkodnika, no wychodzi na to, że tak chyba będzie. Na razie przynajmniej. Zobaczymy, czy to się przełoży. Czy w końcu wystraszą wszystkich, którzy mieli wystraszyć we wrześniu. I w końcu, jeżeli już przyjdzie czas na zakupy, tak żeby wejść w ten okres jesienny już tutaj z mocnym akcentem, no to zobaczymy, czy będą właśnie straszyć do samego końca, jeżeli chodzi o ten wrzesień. Zobaczymy. Zerknijmy na to, co się dzieje właśnie na naszym parkiecie, na polskim parkiecie, co oni tam ciekawego dzisiaj wyprawiają. Hity oczywiście, Wigu, NewConnect, to tutaj masz sam możliwość zgłoszenia wszelkich spółek, które chciałbyś tutaj obserwować i dać im szansę przez te 2 tygodnie, gdy będziemy je mieć pod lupą. Będziemy obserwować, czy rosną, czy nie. Mamy śmiałka kolejnego, który nam dorzucił Kamis, dorzucił nam XTB, bo wskoczyli właśnie do MWIG-u 40. I tutaj widzi, wskazuje nam również, że WIX indeks ma dużą zmienność po 26, a oni na tym zarabiają. No, WIX rzeczywiście tam dosyć dynamicznie wybił. Tak więc, Kamis, pozdrawiam serdecznie. Dodajemy oczywiście XTB, jak najbardziej tak. No i lecimy. Co tam na tej polskiej sesji się wydarzyło? W tle korekt na rynku światowym. Popatrzmy, makarony i żywiec. Troszkę powyżej zera, nic spektakularnego i wszystko inne w korekcie. PC Sexol najmocniej 9,33, Formas 7,93 i wrócę do jeszcze raz do tego. Co z tego, że my obserwujemy, może nie ma jakichś dwucyfrowych zwał i bardzo dobrze, no ale tu mamy powolne osuwanie się tych kursów. Jak sobie odpalimy wykresy, jak sobie odpalisz wykres, to widzisz, jak mocno już schodzą te wykresy. A mówiłem o tym w tym nagraniu o tym mówiłem, to już to nagranie miesiąc temu. Miesiąc temu, zanim to wszystko się zaczęło, to zwracałem uwagę, że jak super by było mieć możliwość, żebyśmy nie tylko patrzyli na to, co się dzieje, jeżeli te kursy się osuwają na tych spółkach, które były grzane, tylko żebyśmy mogli też na tym zarobić. No niestety nie mamy takiej możliwości. Może kiedyś doczekamy się na naszym parkiecie, że będziemy mogli rozgrywać to w końcu w obu kierunkach, a nie będziemy tylko sobie na to patrzeć, gdy te kursy lecą w dół, skoro nie można na tym shortować, nie można na tym zarabiać. Tam oczywiście na karcie społeczność masz ankietę. Bardzo proszę, wyraź swoje zdanie, czy chciałbyś mieć możliwość, jak widzisz tutaj minus 9, wziąłbyś shorta, no to byś miał u siebie plus 9, a raczej więcej, bo te shorty są najczęściej lewarowane. No i oczywiście ryzyko jest ekstremalne, bo to wiadomo. Jeżeli chodzi o obroty, no to popatrzmy. PC Sexol 4 miliony 900, 3,5 miliona Formas. Reszta tak jak widać. Jeżeli chodzi o hity WIG-u z tego tygodnia, popatrzmy, jak to się dzisiaj na tym rynku układało. Windexus 77 na minusie, XTB traci 1,73, Famur 3,20 i Mercator 6,35. Liderzy obrotów w dniu dzisiejszym to Mercator 37 milionów, 7 milionów 600 XTB. Hity WIG-u, które żegnamy, właśnie DataWalk 1% do góry, 0,6 Magna 1,67 na minusie, INC 2,67 na minusie, 3,30 MDI Energia, 6,5 Synectic, Farmena 9,34, Biomet Lubin 14, no i na przykład taki Biomet. No i co z tego, że Biomet już zleciał z tych swoich historycznych szczytów dosyć mocno, skoro i tak nikt na tym nie zarobił. Nikt z tego nie mógł skorzystać. To dlaczego? Drodzy brokerzy, macie okazję się wykazać i popisać. Wrzućcie nam CFDK z takich właśnie płynnych spółek i będziemy dawali szansę również
zarabiać. I my będziemy mogli zarabiać, i brokerzy będą mogli zarabiać. Wszyscy będą zadowoleni. I jak widzimy, jeżeli chodzi o obroty, no to Biomet Lublin 50 baniek, no to co? No ktoś powie, że to jest niepłynne. Półtora banki INC, DataWalk, bankę 300. No INC, z tego co pamiętam, nawet z komentarzy, chyba zaraz na początku przyszłego tygodnia są wyniki. Tak więc jestem sam ciekawy, jakie wyniki pokażę. No i żegnamy oczywiście, żegnamy, dziękujemy. No i hity New Connectu z ubiegłego tygodnia, popatrzmy, które też zamykamy. Imagi z 40 do przodu, The Dust 3%, CWA 4% do góry, Columbus 7,5%, Medcamp oczywiście na minusie, tutaj mamy korekty. Medcamp 13% w dół, Carpathia 13% i Letus 14%. Liderzy obrotu 6 baniek 600, Medcamp, Columbus 2300. Tak więc zastanawia mnie jedno: te wszystkie spółki, na przykład, nie wiem, Letus, MD Energia, czy też inne spółki, które puszczały informacje, Columbus też puszczał informacje, przecież pozytywne informacje, czy ta korekta, kiedy już skończy się, bo mamy negatywny sentyment na rynku, tak więc nie ma się co dziwić, że pozytywna informacja nie jest w stanie spompować danej spółki. No bo skoro mamy negatywne otoczenie wokół rynku całego, no to nie ma co się z tego na tym spodziewać, że będzie pozytywny ruch. Ale czy właśnie kiedy już gdzieś te spółki się ustoją na pewnych poziomach, czy wtedy nie będą one bardzo istotnie wpływać na to, że będziemy widzieć odreagowania? I dziękujemy. I lecimy z hitami z tego tygodnia. Laurent PS, widzimy 0,5% w korekcie, 1,8 Aqua tego. Aqua Tech się wybronił. Czyli właśnie to jest pytanie, czy to jest ten poziom, na którym już Aqua Tech się będzie ustawał. Jeżeli się ustoi na tym poziomie, będzie ta akumulacja gdzieś w granicach tych właśnie od 20 zł do jakiegoś poziomu, musielibyśmy zerknąć na wykres. Bańka 100 obrotu, no czy właśnie nie będzie również, jak będą jakieś ciekawe newsy płynące ze spółki w najbliższych tygodniach, jakoś odreagowywać również w kierunku pozytywnym, również na Aquateco, no chyba, że będą jakieś negatywne informacje, to wiadomo, że wtedy one dopełnią dzieła w negatywnym kierunku. Mennica Skarbowa 2,30 na minusie, Quarticon 5% w dół i IDH 5% w dół. Liderzy obrotu to dwie banki Laurel, to jest Aquatec, Bańka 100. I oczywiście te listy zostawiamy. Jak chcesz coś dodać, to zapraszam do komentarzy. I jeżeli chodzi o grupy, zerknijmy sobie na pogromców. Car Vitamin 3%, DataWalk i Cormway powyżej procenta na plusie. Biomet w korekcie 14%, Medcamp 13% i też nikt na tym nie może zarobić, pomimo tego, że spółka jest płynna, bo nie mamy możliwości shortowania tej spółki. Hemp 9,5, 9,30 Farmena. Jeżeli chodzi o obroty, Biomet Lublin 50 baniek, 37 Mercator, czy Medcamp 6 banieczek. No, Mercatora też nie można, tak więc możemy sobie tylko popatrzeć, jak to leci w dół. WIG Budownictwo, PKBX 10% w górę, Dekpol 4,5%, czyli bardzo ładne zachowanie PKBX-u. Jeżeli wiesz, jaka było tam info, to oczywiście wrzuć mi w komentarzu. Herkules 6,8%, Vistal 5,5% w korekcie. Jeżeli chodzi o obroty, to Mirbud 2 miliony 300 i Bańka 200 Budimex. I nieruchomości, zerknijmy, Ronson 3%, 2% na plusie CP Grupa, a w korekcie mamy BIK 3,94 i ED Invest 3,77. To są liderzy oczywiście spadków na WIG-u nieruchomości. Dom Development liderem obrotów 1,5 miliona. Na dywidendach zobaczmy. Oczywiście rewizja tutaj, moje zestawienia będę robił teraz przygotowujące nagranie. Najprawdopodobniej w niedzielę się ukaże. Nagranie dywidend na wrzesień. Hydrotor 4,93 na plusie. Transpol 4,71. PKN 2,60. I w korekcie popatrzmy. Mamy Carpathia 14% w dół, ATM Grupa 7,14 czy Pragmafa 6,75, a liderzy obrotu w dniu dzisiejszym to jest Lotos 26 milionów, 10 baniek cyfrowy. I jeżeli chodzi teraz o gaming, popatrzmy, co się dzieje. Artifex 6% w górę, NG Games 4,6, Pyramid 2,4, 2,24, Bumbit, iż potem mamy kolejne spółki. Bardzo mało tej zieleni, widzimy, że nawet spółki gamingowe nie są w stanie wytrzymać presji sprzedających. Przewijam, bo mamy już ich coraz więcej, a wiem, że już czekają w poczekalni, aby wejść na parkiet kolejne. Blockchain Lab w korekcie najmocniej traci 8,5%, Warsaw 7,39%, Gaming Factory 7%, Juju 6,75%, Art Games 6,54%, Sim Fabric 6,5% w korekcie, czyli widzimy, że spadki są. No i niestety w większości tych spółek oczywiście też nie można shortować. Czyli możemy sobie tylko patrzeć na te powolne usuwania się kursów i korekty i czekać na moment ewentualnego zajęcia pozycji długiej. CD Projekt 349 milionów obrotu, bardzo ładnie. 6 dziesiątek na minusie, 428 zł za akcję. Kolejną spółką jest TS Games, 7 baniek, 5,5 bańki, Playway, 11bit 3600, 2300, Creepy Jar, CA Games, Boombit i Polyslash powyżej banieczki. Sam indeks w korekcie 1,40 na minusie, 32570 punktów i tutaj mamy możliwość kontraktem właśnie
zająć pozycję krótką, czyli shortować. Jeżeli chodzi o banki, to tutaj dzisiaj Idea 1,8 na plusie, UniCredit 1,66 i na zielonej strefie jeszcze z BNP, ING i Pekao S.A. A w korekcie, jak widzisz, mamy Santandera 2,82, Getin 2,39, Santandera drugiego 2%, handlowy 1,77. Jeżeli chodzi o obroty, to Pekao S.A. 47, PKO BP 38, sam indeks traci dzisiaj 78, 3765 punktów. I banki zapraszam serdecznie w najbliższą sobotę. Zerkniemy na nie tradycyjnie. Jeżeli chodzi o OZE, to dzisiaj w zielonych barwach tylko Elku 2,80, Grodno 2%, liderzy spadku to jest Letus 14%, 13% Brass, Biomas 10%, jak widzimy Nowawis 9,47, Figen 8,40, liderzy obrotu to Grodno 3,900, 2,600 ML System, Columbus 2,300. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o OZE. Nawet OZE nie jest w stanie się obronić. No, na przykład takiego Columbusa z racji swojej płynności, albo też, że jest to jedna z największych spółek w branży OZE, no, też pasowałoby mieć możliwość rozgrywania w obu kierunkach. I lecimy dalej. Indeksy. Co tutaj ciekawego widzimy? Górnictwo. Mamy na plusie 1,13. Również media, MSP, paliwa, ale bardzo nieznacznie. Wszystko inne w shortach, czyli więc shorty dzisiaj były ewidentnie w grze. Kto shortował, to gratuluję. Eleki 6,5% aż w dół. Bardzo duży spadek. Energia 4,12. New Connect 2,90, Ukraina 2,22. Jeżeli chodzi o główne indeksy, MWIG 41 w kolejności 1,32 na minusie, 3630 punktów. SWIG 80, 93 na minusie, 14505 punktów. I WIG 20, 63 na minusie, 1758 punktów. Lećmy w szczegółach, jak to wygląda na WIG 20. Widzimy, że JSW dzisiaj bardzo ładnie, prawie 5% do góry. Na plus jeszcze Dinus, Lotos i KGH powyżej 1% i powyżej zera PGNiG i Pekao S.A., a w odwrocie mamy PGE, które obrywa dzisiaj no bardzo, bardzo mocno. 5,55, no niestety. Tauron 3,67, Santander 2,83, Play 2,31, CCC 2,29, Cyfrowy 2,20 i chyba PGE właśnie wczoraj mieliśmy pod lupą. Chyba z tego, co kojarzę. No i właśnie. CD Projekt, jeżeli chodzi o obroty, 349 milionów, KGH 73 miliony, 47 Pekao S.A. i PKO BP 38. To są liderzy. Popatrz, jak deklasuje CD Projekt. Kosmiczne, kosmiczne obroty. Jeżeli chodzi o MWIG 40, zobaczmy, jak MWIG 40 dzisiaj się nam prezentuje. Kto tutaj rządził? No mamy bardzo mało tej zieleni. Benefit 2%, 2,40 dokładnie, wirtualne 1,92. Reszta, jak widzimy, nieznacznie powyżej zera, te kilka dosłownie spółeczek, wszystkie inne w korekcie. Najmocniej obrywa Biomet Lubin 14%, Mercator 6,36%, Amica Playway 5% w dół i jeżeli chodzi o obroty w dniu dzisiejszym, Biomet Lubin 50, prawie 1 milionów, Mercator 37. Jeżeli chodzi o SWIG 80, zobaczmy SWIG 80, jak to wygląda. Dzisiaj PKBEX 10% do góry. Bardzo ładne zachowanie PKBEX-u. Sam jestem ciekawy, co za tym stoi, jak wiesz, tu mi wrzuć. CP Grupa 2,70, Wigo System 2,61, PHN 2,60. To są największe wzrosty bez SWIG 80. Przewijam, a spokojnie sobie zatrzymaj, zerknij na to, co tutaj Cię ciekawi. Być może coś dostrzeżesz, co możesz potem rozgrywać. Jeżeli chodzi o spadki, to EcoExport liderem, zrzuty 7,74 na minusie, 7,14 TM Grupa, Astarta 6,45, MR System 6% w korekcie. Jeżeli chodzi o obroty, zerknijmy sobie, co tutaj w obrotach siedzi. XTB 7600 liderem obrotów, 7300 Netia, MR System, dwie banieczki Mirbud i pozostałe spółki. Tak jak widać, zerknijmy teraz sobie na New Connect, indeks dla wszystkich wilków z GPW. Popatrzmy, no Gen X1 w końcu wystartował. No podejrzewam, że wystartował tylko i dlaczego, że się wystraszyli ci, którzy blokowali to po PKC i daje sobie spokój i w końcu to wystartowało. 9,5 miliona obroty dzisiaj. Rozpiętość cenową pasowałoby zmierzyć, no bo wiadomo, że kto miał tylko dostęp do tutaj akcji, to mógł zarobić znacznie, a wszyscy ci, którzy rozgrywali dzisiaj sesję dzienną, no to trzeba by właśnie rozpiętość zmierzyć. Potykało Korelnes 75 tysięcy obrotu, 93% do góry. CTE też do weryfikacji 31% do góry. Potem mamy, cóż mamy? Der Finance 18% do góry potwierdzone. Ecopol 13% do góry potwierdzone, ale popatrzmy na jakieś obroty. Mamy to jakieś obroty? No tak naprawdę to tylko tutaj partner ma 125 tysięcy, czy też NG Games 468. No New Connect ewidentnie tutaj nie rozpieszcza teraz obrotami. Pamiętaj, że w New Connectie, obojętnie jakie by nie były obroty, to i tak ryzyko jest olbrzymie obecności na New Connectie i nawet jeżeli spada Ci coś o taką wartość, no to jak masz spółkę Emtazja, zloguj się na swój rachunek i zobaczysz 20% mniej. CFSA dzisiaj 19% w korekcie. O, robi się ciekawie. CFSA bardzo ciekawa spółka. Warto się jej przyglądać, tak więc komuś dzisiaj puścił zaworek.
Blue Tax 18% w dół, Wyżyn 16% w dół, Letus 14% w dół, Carpathia 14%, szukajmy czegoś na obrocie, popatrzmy, tutaj mamy tak Medcamp, 6 banieczki 13% w dół, czy na przykład Biomas 10% w dół, 459 tysięcy, 3,5 miliona, Formas 7,95, no takie to są największe spadki na największych obrotach i liderzy obrotów w dniu dzisiejszym na tym małym parkiecie, popatrmy, dzisiaj prawie ponad 9,5 miliona Genix One, czyli nasz debiutant, który w końcu odpalił po bardzo długim czasie. Medcam 6 milionów 600, 3,5 miliona Formas, Columbus, Creepy Jaro, Lauren Press powyżej 2 milionach i powyżej Banki Polyslash i Aquatech. Czyli widzimy, że tutaj takie obroty są i jeżeli chodzi o WIG, zerknijmy sobie, co tam ciekawego na WIG-u. O, mam już korektę odpalone w pierwszej kolejności, to sobie zerknijmy. Biomet Lublin jest absolutnym liderem, jeżeli chodzi o korektę. W dniu dzisiejszym na WIG-u widzimy 14% w dół na prawie 51 milionach zrobione, 11% w dół mamy Eurohold, Orko Grupa 9,35, Farmena 9,34, również mamy Petsexo 9,30, Betacom 9%, czy Pragmanik 8,65, 8,45, Braster. To są te największe tutaj korekty. W tym momencie transakcji w dniu dzisiejszym zawarto 106 015 sztuk i obroty w dniu dzisiejszym to jest 990 milionów 932 204 zł. I zerknijmy sobie jeszcze na obroty na tych korektach. Mercator się wyróżnia, Amika się wyróżnia mocno, ML System obrotem się wyróżnia, PGE się wyróżnia mocno obrotem i Playway się również wyróżnia. Czyli widzimy, że w pełni sezon korekcyjny, w pełni wrześniowy, jak to jest dla tych inwestorów, dla naszych. Popatrzmy, Hubs tyle 31 potwierdzone oficjalnie, PKBEX 10, 10 Sescom, Digitrade 9,57 i na obrocie popatrzmy, mamy tutaj Elko 6,74 na większym obrocie, czy Artifex również 6% na większym obrocie, czyli OTSW 15 paniek 4,85 do góry. Tak to wyglądało, jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję. No ja mam nadzieję, że zresztą daj znać w komentarzu, czy ewakuowałeś się z tych pozycji, czy dopuszczasz raczej ewentualność tego, że akumulujesz swoje pozycje, dokupujesz, czy też właśnie poinformuj, jakie masz stanowisko na temat września i też tego, co się dzieje na rynkach światowych, czy też rynku polskim, bo jak widzimy, no zerknijmy jeszcze raz na ten świat, zerknijmy, czy coś już tam odrabiają, czy coś już tam odrabiają. No niestety, nic ciekawego na razie się tutaj nie dzieje. Cały czas rozgrywka trwa, jeszcze na Nasdaqa sobie zerknijmy na szybko. Troszkę już wyciągają, no zobaczymy. Warto sobie zerknąć, jak tam zakończą oczywiście dzień, ale ja już na weekendzie będziemy przyglądać się bliżej Nasdaqowi, S&P 500, Dow Jonesowi. Tradycyjnie przegląd spółek zagranicznych na weekendzie wlatuje, bo ja cały czas jak zwykle dla Ciebie pracuję. Troszkę zmian na pewno będzie, bo zapowiadałem je już na początku sezonu wakacyjnego, ale niestety cały czas prace trwają bardzo intensywnie, wszystko jest bardzo czasochłonne, tak więc jeszcze tutaj jestem. Na razie nic się nie zmienia. Zobaczymy, kiedy w końcu będę mógł dopracować pewne szczegóły, pewnych rozwiązań i wtedy będę o nich na bieżąco informował. No ale tradycyjnie teraz na weekendzie cały czas przeglądy będą się ukazywać. Pracuję niezmiennie, czyli zobaczymy banki, zobaczymy przegląd spółek zagranicznych, zobaczymy również dywidendy, zobaczymy również to, co wygrało głosowanie, czyli najprawdopodobniej OZE w najbliższy weekend, czyli kilka tutaj naszych spotkań jeszcze przed nami. Zapraszam Cię na nie serdecznie. Pozdrawiam Cię, życzę udanego weekendu, odpocznij, zbierz siły, no i przede wszystkim dużo pozytywnego nastawienia, bo wrzesień niestety rozpieszczał nas raczej nie będzie. Nie zakładam tego, żeby cały miesiąc nas chciał rozpieścić. Jeżeli nawet będą jakieś odreagowania, kiedy mamy właśnie, no może nie tak dynamiczne, to jest akurat zły przykład, musielibyśmy popatrzeć na coś, co wolniej schodzi, może to będzie lepszym przykładem. O, jeżeli mamy takie wolne osuwanie się kursu, obojętnie na czym by to nie było, no to jeżeli nawet będziemy mieć jakieś odreagowanie i będziemy widzieć jakąś fajną jedną sesję, to wcale nie będzie to świadczyć o tym, że nagle nam się tutaj już odwrotka jakaś szykuje, tylko pamiętajmy, że po zejściach, po ruchach korekcyjnych musi nastąpić moment testu, czyli będziemy mieć ruch powrotny pod jakiś poziom na danej spółce czy na danym walorze, który rozgrywasz i ten poziom będzie istotny pod to, czy właśnie siła rynku będzie na tyle duża na danym walorze, który rozgrywasz, że pozwoli rozjechać tą ważną strefę, ewentualnie pod jakimś reteściku i rozjadą to rakietą, potwierdzając wtedy siłę i w końcu pojawi nam się optymizm na rynku, czy niestety to będzie tylko i wyłącznie ruch powrotny, wpuszczający wszystkich w malinę i potem będziemy mieć odpadnięcie, pogłębienie spadków. Czyli to, takie scenariusze musimy zawsze mieć gdzieś z tyłu głowy, szczególnie na ten okres wrześniowy,
który no, jest słabym okresem, nie ma się tu co oszukiwać. To jest dobry okres dla wszystkich tych, którzy siedzą na gotówie, którzy teraz wypatrują swoje szanse, którzy będą się obkupywać w dosyć ciekawe spółki, jak dla nich oczywiście, jeżeli takie sobie gdzieś znajdują, pod kątem tego, że ten okres już pozytywny dla inwestorów, czyli okres jesień, zima, wiosna, będą chcieli przesiedzieć i po prostu wtedy swoje żniwa na rynku właśnie tutaj rozgrywać. No ale teraz we wrześniu trzeba mieć naprawdę stalowe nerwy i trzeba albo przeczekać ten okres, stać z boku, no albo podjąć decyzję, co tam tym swoim portfelem robić. Daj znać w komentarzu, jak ty to widzisz, jak czujesz ten wrzesień i po prostu no, trzymam kciuki za twoje wyniki. Pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się, hej.